Szymonie, witamy w Zagłębiu. Przed tygodniem Zagłębie było praktycznie bez napastnika, teraz reprezentant Angoli i bramkoszczelny piłkarz z ograniem na szczeblu centralnym. No, witam wszystkich serdecznie. No, mam nadzieję, że ta skuteczność będzie podtrzymana również w tym sezonie i w Zagłębiu, także cieszę się, że tu jestem. Można powiedzieć, że te ostatnie sezony bardzo udane dla Ciebie. Albo ponad 10 bramek, no i w minionym sezonie dla Podbeskidzia, licząc pucharem, 10 bramek, więc chyba jesteś zadowolony, że ta systematyczność jest i cały czas jesteś tym zawodnikiem, o którym się mówi, bramkoszczelny. Na pewno od paru lat już tak regularnie strzelam bramki, także no mówię, mam nadzieję, że i w tym sezonie to podtrzymam, bo apetyty na pewno są i w klubie, i oczywiście moje rozbudzone. Warunki fizyczne na pewno są twoim atutem, bo trzeba przyznać, że 1,93 m to już znaczy coś przy stałych fragmentach gry. No na pewno warunki są ku temu, żeby strzelać te bramki głową i ze stałych fragmentów gry, także no, mam nadzieję, że się przydadzą w tym sezonie. Zagłębie chyba dobrze kojarzysz. W Legionowi, w Zawiszy strzelałeś bramki przeciwko naszemu klubowi, więc chyba dobrze kojarzysz ten klub. No tak, tak. Zawsze mi się przeciwko Zagłębiu dobrze grało, także te bramki wpadały, czasem nawet po dwie w meczu, także no, teraz jestem tutaj i chcę strzelać dla Zagłębia. W takim razie my przede wszystkim tego życzymy, żeby teraz dobrze się grało w barwach Zagłębia. No, dziękuję bardzo.